Metro Mónica Esparacial. Tak, witamy na kolejnym drugim naszym takim wielkim zlocie w Pawlikowicach. Tawerna dokładnie w Pawlikowicach. Super miejsce, super, naprawdę taka sprawa organizacyjna jest niewielka. Naprawdę trzeba tylko chcieć i można zorganizować coś dobrego. Parę aut, parę informacji na Facebooku, na internecie i naprawdę można, jak widać, tyle zgromadzonych ludzi tutaj zobaczyć. Na naszym wydarzeniu są organizowane konkursy zazwyczaj, żeby jakoś zachęcić tych ludzi, żeby pokazali, co potrafią zrobić w swoich autach, tak? Jakie ciekawe modele dzisiaj możemy zobaczyć? Modele od Audi 80, bardzo starych, 89 roki, nawet jak nie wiem, czy nie jest nim młodsze, znaczy starsze. Bo nowe, tak jak dzisiaj była, najnowsza A7, super sprawa. Dobra, zaczynamy. Audi S4 B5 z 98 roku. Seryjnie 265 koni, obecnie pod 800. Tak, żwawy dziadek. Jakieś testy na torze? Nie ma czasu potestować. Ciągle praca. A jakie modyfikacje? Seryjna to została buda z zewnątrz, wszystko pod spodem jest przebudowane od A do Z. Swoje Audi posiadam od 2 lat. Kupiłem je całe w oryginale. Zmieniłem alufelgi, lampy, grill. Takie małe rzeczy wizualne. Mechanicznie na razie nic nie porobiłem jeszcze. Brak funduszy. Są plany na więcej, ale zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie wszystko. Który to jest rok? Rok 95. I tyle. Silnik 1.8 ADR bez turbo na razie. Jakie plany? Plany na 1.8 turbo rozkręcić do 200 koni. No i zobaczymy, co wyjdzie dalej. Czy to się uda. Ja to w domu.